cienie i worki pod oczami to jest problem nawet już u bardzo młodych osób. Dzisiaj u mojej pacjentki zaproponuję wypełnienie tego zagięcia policzkowo-powiekowego, a także terapię kolagenową, żeby zagęścić skórę. Wiele osób obawia się wypełniania okolicy Doliny Łez, tak zwanej kwasem hialuronowym. I słusznie, 80% pacjentów w ogóle nie powinno być zakwalifikowanych do tego zabiegu. Natomiast u mojej dzisiejszej pacjentki nie ma problemów w postaci obrzęków pod oczami, anatomia tej okolicy jest jeszcze niezmieniona. Podamy preparat celowany, specjalny tutaj na tą okolicę, podamy niewielką ilość, a także zastosuję specjalną technikę, co pozwoli nam uniknąć powikłań. Ja będę podawać dzisiaj preparat kaniulą, będę deponować go głęboko, tak żeby uniknąć ewentualnego efektu Tyndala, który występuje w momencie, kiedy kwas jest bardzo płytko położony pod skórą, prześwituje nam, dając takie sinawe zabarwienie skóry i efekt jest gorszy niż od tego wyjściowego.